Aniu, zatem bardzo cieszę się, że jesteś. I powiem ci, że noszę twoją biżuterię, bo twoją biżuterię się nosi. I nigdy wcześniej nie miałam na sobie takiej biżuterii, która tak bardzo transformowałaby ze mną. Ona się po prostu do mnie przyzwyczaja. Kogoś co masz? Mam pierścionek z kolekcji Bady. Jest po prostu przepiękny. Uwielbiam go. I to, co jest niesamowite, to to, że ja go czuję pod palcami codziennie inaczej i nawet też inaczej w trakcie pory dnia. Nie wiem, czy to zależy od tego, że zależy od emocji, które mam w sobie, ale też mam na przykład, widzisz, tutaj drugi pierścionek. Te wszystkie, to są dla mnie artefakty, to są takie ozdobniki mocy, które dla mnie dużo, dużo dają. I tak sobie myślałam, i to pierwsze pytanie, które do głowy mi przyszło. Jakie zmysły, które zmysły są dla ciebie najważniejsze w twojej pracy, ale też chyba w twoim życiu i w twojej takiej kobiecości? To jeśli chodzi o zmysły, myślę, że bezwzględnie prawie wszystkie. Bo to, co masz na sobie, czyli biżuterię, to tak naprawdę masz efekt tej pracy z mojej, czy właściwie mojego zespołu już w tej chwili. Natomiast no, nie da się oddzielić zmysłów podczas tworzenia i projektowania tej biżuterii. Ja wiem doskonale, że jak wracam do domu, to dzieci mi mówią, że inaczej pachnę, bo pachnę metalem. Jak jestem w pracowni, pomiędzy pomieszczeniami przechodzę, każde pomieszczenie pachnie inaczej. Nawet jak się przemieszczam w pracowni pomiędzy piętrami, to jest taki piękny moment, jak schodzę po schodach, kiedy już czuję inny zapach z pomieszczenia, które jest po prostu bardzo blisko tych schodów. Ja mam bardzo mocno wyczulony węch od dzieciństwa. On mi czasami przeszkadza w codziennym życiu, ale też mi bardzo pomaga, czyli ja wiele rzeczy jestem w stanie wyczuć tak na odległość, powiedzieć. Więc na pewno zapach ma dla mnie duże znaczenie i w pracy jest on po prostu takim też czasami jakimś sygnałem alarmowym, żeby wiedzieć, że coś się nagrzało zbyt mocno, albo teraz szlifujemy takie niestandardowe surowce, które sami stworzyliśmy, no to one też wydzielają specyficzne zapachy. Bardzo dużo rzeczy zresztą, które tworzymy, to tworzymy wewnętrznie. I to nie są zapachy, które ja znam. Ja się tych zapachów uczę. Więc też jest tak, że teraz przy nowej kolekcji naszej, która jest zrobiona dla mnie w ogóle ma taką niesamowitą wartość, dlatego że my ją stworzyliśmy surowiec z sieci wyławianych z Bałtyku. Zrobiliśmy to razem z Fundacją Mare i te sieci wyławiane przeszły bardzo długi proces, żeby móc z tego stworzyć nowe tworzywo i ono też musi być szlifowane, czyli je też trzeba poddać obróbce, więc my szlifując ten element, który jest tą siecią, w 100% jest siecią, tam nie ma żadnego innego tworzywa, to ten zapach, który się wydobywa, też jest specyficzny i dla mnie nowy, zupełnie. W ogóle to jest też zabawne, o tym zapachu powiedziałaś, to w ogóle też przyszło do mnie to pytanie, jak otworzyłam opakowanie, wiesz. Ha, tak. Czym to pachnie w ogóle? To jakiś kosmos. Zostawiłam sobie to opakowanie, mam w szafie w ogóle. Mamy klientów, którzy przychodzą nałogowo do butiku i proszą o tak zwane kółeczka i sobie wkładają do torby i ich na co dzień używają. Zapach został stworzony w marce z Martą Siembab, która wiele lat temu stworzyła go z tego zwanych komponentów, z wszystkich tych elementów składowych, czyli z tego, jak pachnie metal, jak pachnie żywica, której używamy, jak pachnie kamień przy obróbce. To też był taki czas, kiedy ja robiłam projekt i szlifowałam, robiłam taką unikatową kolekcję dla Muzeum Archeologicznego i szlifowaliśmy akurat w tym momencie drewno z czasów Mieszka I, czyli to, które jest po prostu pod ziemią na Ostrowie Tumskim. Czułaś te czasy. No, to jest w ogóle odrębna historia robienie tej kolekcji, dlatego że to naprawdę przyszły kawałki takie archeologiczne, oznaczone, które mieliśmy pociąć, mieliśmy po prostu z nich zrobić kolekcję dla muzeum. I ona wtedy pojawiła się, więc jakby tych tworzyw, które pojawiają się w marce, jest bardzo dużo i bardzo są różnorodne. I poskładaliśmy te elementy składowe i Marta na bazie tych komponentów stworzyła, nie pamiętam, czy 2 czy 3 zapachy. I te zapachy, ja pamiętam, ponieważ to była bardzo fajna i taka emocjonalna współpraca, jak Marta przyszła z jakąś propozycją. I no, śmiałyśmy się, bo wybrałam najbardziej specyficzny, ten najgorszy zapach. Ona mówiła, dlaczego? Ja mówię, no bo tak, ja uważam, że tak naprawdę to jak się złoży te zapachy razem, to nie jest to zapach przyjemny, tylko jest
ten zapach pracowni jest specyficznym zapachem. Co się wydarzyło? Ten zapach się on musi się przegryźć. I on się przegryzł i tak naprawdę jak się teraz otwiera te opakowania i się go wdycha, to się okazuje, że on jest przepiękny. Dlatego, że on zupełnie inaczej pachniał, jak ja wybierałam ten zapach, a inaczej pachnie teraz. On potrzebuje tam kilku miesięcy, żeby po prostu dojrzeć jak dobre wino i po prostu, żeby się z tego stworzyła zupełnie inna tonacja zapachowa. Czy twoje zmysły, czy one ciebie prowadzą w twoim życiu, czy ty prowadzisz je? Jak to jest z dojrzewaniem zmysłów? Ja w ogóle nie oddzielam zmysłów od siebie. Ja uważam, że one po prostu pojawiają się wszystkie równolegle. Ja akurat powiedziałam o zapachu i od niego zaczęłam, ale ja przez wiele lat pracowałam w grupie osób głuchoniemych, więc jakby to też jest dla mnie ogromne doświadczenie, bo pracowałam kilkanaście lat. I przyznam szczerze, że obserwowałam wtedy zupełnie coś innego, mianowicie co się dzieje, kiedy mamy wyostrzony zmysł na tyle, że on podpowiada zupełnie inne zmysły. Bo pracowałam z jubilerami, którzy po prostu stracili mowę, czy nie mieli tej mowy od dzieciństwa, bo były różne przypadki. No to było jedno z cudowniejszych moich doświadczeń. Dlatego, że nagle się okazuje, że można czasami bezszelestnie, bez słów przekazać sobie taką ilość informacji. No pamiętam, że wtedy zastanawiałam się bardzo długo nad zmysłami, pracując z nimi, bo to było po prostu rewelacyjne doświadczenie dla mnie jako projektanta. My sobie z wielu rzeczy nie zdajemy sprawy i nie potrafimy sobie wybrać, co by było gdyby. Tak. Drugi raz podobną sytuację poczułam, jak tam już kilka lat temu zaczęłam jeździć po świecie i po prostu pojawiałam się w miejscach, w których nie znałam języka. Naprawdę to jest tak, że ten język może być, ja już teraz wiem, on może być barierą. Jak ja nie znam języka i na przykład byłam w Peru i wszyscy porozumiewali się w języku Quechua i głównie pracowałam z kobietami, to on był ostatnią rzeczą, na której wszystkim zależało. Więc myślę sobie, że akurat jeśli chodzi o zmysły, to one po prostu się nawarstwiają, przekładają. Czasami któryś wychodzi na wierzch, a któryś gdzieś się chowa. Jak myślisz, co się dzieje w ciszy, jeżeli jesteśmy, wiesz, kobietami w procesach różnych, swoich, własnych? Ja na przykład dla mnie taka cisza jest zawsze bardzo wymowna i no tam się dzieje dużo, bo można też na przykład krzyczeć, wiesz, nie krzycząc. I miałam takie trzy sytuacje w życiu i one były bardzo silne. Jak o tym teraz mówię, to mam w ogóle, wiesz, aż zasycha mi w gardle, najchętniej bym się napiła wody. A jakie masz doświadczenie właśnie z ciszą taką w sobie, nie? Jak sobie myślę zresztą o sobie, to moje życie jest bardzo aktywne i bardzo dużo się w nim dzieje. Ale ja jestem ewidentnie człowiekiem morza i mam takie chyba też doświadczenie związane z tym, że chyba każdy, tak jak jest zdanie i ma przecinek, potrzebuje takiej przerwy i pauzy. I każdy po prostu tę pauzę wykorzystuje inaczej. No jedni po prostu potrzebują, nie wiem, pojechać na rower, tak? Albo sobie, nie wiem, posiedzieć na trawie. I ta cisza jest moim zdaniem czymś niezbędnym w życiu. I ta cisza może być różnie rozumiana przez różne osoby. Ja bezwzględnie, jeśli chodzi o taką ciszę, ponieważ ciągle się dużo dzieje. Ja też mam rodzinę, więc jak wracam, to nie mam tej ciszy. Jak jestem w pracy, to mam bardzo dużo ludzi. Jestem ciągle otoczona kimś i ciągle jestem z kimś. I to też jest dla mnie rewelacyjne, bo ja bazuję na relacjach w swoim życiu. Mnie tak naprawdę jako markę zbudowały relacje. I pracowitość, nie? Myślę, że to jest wiele rzeczy. Chyba każdy, jakby poza tymi historiami, które się dzieją, powinien się wydostać i potem z powrotem postawić w tym miejscu, tak. żeby poobserwować siebie samego. No bo ja jestem już takim ewidentnym przykładem gonienia w pędzie, nie? I potem przychodzi taki moment, że no trzeba się gdzieś zatrzymać i to zatrzymanie mi przede wszystkim daje natura, czyli ja z przyjemnością pójdę sobie samotnie do lasu. Ja mam taki system, który mi się sprawdza od dawien dawna, a mianowicie kładę się krzyżem na wodzie. Ja się wychowałam nad morzem, więc dla mnie to jest coś takiego, że ja się kładę nad... I co się teraz dzieje? Dzieje się coś takiego, że jak się kiedyś kładłam krzyżem na wodzie, to mieliśmy takie ostre fale. Ja obserwuję Bałtyk, bo on po prostu, ja mam go w krwiobiegu, po prostu bez niego uważam, że nie potrafię się oczyścić. Ale teraz, od jakiegoś czasu, od paru lat, Bałtyk jest tak spokojnym morzem, że można się położyć na nim bezwiednie
i po prostu leżeć. Serio, to jak na jeziorze. Więc to mi się też takie wydaje niesamowite. No i ja mam parę takich myków, które sobie stosuję jako orska, czyli po prostu jak już naprawdę uważam, że powinnam się wydostać i sobie zerknąć na siebie po prostu z daleka, no to ten Bałtyk na pewno jest czymś takim bezwzględnie dla mnie skutecznym. Ja to robię w momentach totalnego szczęścia i euforii, też takich rzeczy, jak się żegnam z kimś na przykład. Mm-hmm. Ja nie trawię pogrzebów. To jest dla mnie w ogóle jakaś sytuacja bardzo skomplikowana. Natomiast za każdym razem, kiedy mi znika jakaś osoba, to wchodzę do wody. Czyszczające, nie? No, to jest po prostu cudowne, moim zdaniem, nie? A często słuchasz serca? Często, tak. No myślę, że kobiety tak mają, że słuchają serca. Powiem tobie, że to jest w ogóle niesamowite, że moja intuicja, ja to nazywam intuicją sercem, ona się nigdy nie myli. Nigdy. I ten rok mi to tak bardzo pokazał. Ja jestem w szoku, nie? Że to tak działa. To jest ogromny dar, nie? Taki kobiecy, który mamy w sobie. To się tak też pięknie nazywa, że to, co ty nazywasz intuicją serca, nazywa się też takim przepływem energii. Ja w ogóle też uważam, zresztą mi się to już sprawdziło tyle razy, że no po prostu wiem, że tak jest. To nawet nie mówię, że wierzę w to, po prostu wiem, że tak jest, że jak puszczasz myśl w świat, to ona do ciebie wróci. Totalnie. Że jak powiem coś, się już nauczyłam, bo też mi to zajęło dużo lat, żeby wymawiać marzenia na głos. I trzeba brać odpowiedzialność za to, co się mówi, o czym marzy. I ja je wypowiadam. I nawet jak słyszę, że ktoś coś tak nieskromnie mówi, to ja mam taką, w ogóle mam taką też osobowość, że wypowiadam marzenia za ludzi i po prostu jak gdzieś pożenię gdzieś końcówki i wydaje mi się, że ta osoba może w tym miejscu albo z tą osobą pasuje, to mam takie szczęście w sobie, że można te gdzieś historie, czy ludzi, czy projekty ze sobą połączyć i to mi też daje jakąś taką satysfakcję dużą, żeby w ten sposób funkcjonować. Czasami naprawdę wystarczy mała iskierka, żeby sprawić w ruch coś, co powinno być dawno w tym ruchu, a po prostu w nim nie jest. Nie? Tak, w ogóle takie wspieranie siebie nawzajem dużo daje. To jest czasami niewiele potrzeba, a zwrot jest tak ogromny. No zawsze zawsze się mówi, że dobro wraca, nie? Tak, tak. Więc coś w tym jest. Jest to prawda. Jak tu zbierzesz swoje wszystkie doświadczenia podróżnicze, to czy masz w sercu i w głowie taką sytuację tego, co kobieta tobie przekazała, albo co kobiety tobie przekazały? Bo na przykład to też, od czego chciałabym się dowiedzieć, to że jeżeli się jako kobiety pozbędziemy wszystkich takich kulturowych, wiesz, naleciałości czy ciuchów i to wszystko zdejmiemy, po prostu będziemy kobietami, to czy mamy wspólny mianownik na całym świecie? Ja myślę, że kobiety są dla siebie bardzo wspierające. Mam coś takiego, że dwa razy podczas akurat podróży, bo inną rzeczą jest, bo myślę, że to też o tym muszę powiedzieć, inną rzeczą jest moja codzienna praca, bo ona też oparta jest o kobiety w dużej mierze. Początki moich podróży, Nepal, Wietnam, Bali, to głównie męskie środowisko. Kobiety były wspierającymi kobietami, tylko mężczyzn. Jak zaczęłam swoje podróże i pracowałam, zatrudniłam się po prostu w szlifierni kamieni w Indiach i to był mój początek, to jeszcze wtedy byłam bardzo świeża i niewiele rzeczy wiedziałam. To mnie przykrywano po prostu tyktami, żeby nie było widać, że rzeźbi kobieta. I to mi dało wielkie poczucie takie, że jednak są, że to, że my żyjemy, znaczy my jesteśmy generalnie dużymi szczęściarzami, że żyjemy tu w Europie. Natomiast sobie pomyślałam, że wszystkie te rzemiosła, które są dla mnie tak, w ogóle tak fascynujące, są zagarnięte przez mężczyzn. Kiedy to kobieta ma w sobie taką delikatność i może rzeźbić, i może po prostu też z taką dużą precyzją wykonywać niektóre z tych rzemiosł. Ale no wiadomo, że są na świecie takie miejsca, które są absolutnie zakazane dla kobiet. I pierwszą taką, no więc jakby pracując z mężczyznami, no bo ja też musiałam sobie, nie ukrywam, wtedy musiałam zdobyć zaufanie tych mężczyzn jako kobieta. I to też długo trwało. To nie znaczy, że to się nie udaje, ale to jest dość skomplikowany proces psychologiczny. Fascynujący, ponieważ zderzają się różne kultury, więc każdy myślę, że patrzy na siebie z innej perspektywy. Ale pierwszą chemię, ale taką po prostu w błysk, to poczułam, kiedy pojechałam do Meksyku. Wtedy żyłam w takim małym miasteczku San Martín Tilcahete.
I pierwszy raz, ponieważ tam też się zatrudniałam w warsztacie, który był prowadzony przez mężczyznę, ale pracowałam z kobietą. I? No to jest dla mnie po prostu moc nad mocami. Franciszka miała coś takiego w sobie, ponieważ ona miała bardzo trudną swoją osobistą historię. Nauczyła się rzeźbić w drewnie przez przypadek, dlatego że, żeby w ogóle tą historię zrozumieć, to była wieś, w której cała wieś rzeźbiła. Można sobie wyobrazić po prostu taką wioskę, która moim zdaniem jest jakimś fenomenem na skalę światową. Wszyscy tam rzeźbią. Były dwa sklepy spożywcze, w których też podczas normalnej pracy ktoś sobie rzeźbił. Dlatego, że no, jeśli nie ma klientów, to jest czas, w którym można wykonywać jakieś czynności. Było w tej wsi tyle, ile było domów, to mniej więcej tyle było warsztatów. Uczyli się wszyscy od dzieciaków po żony, mężów, dziadków. Stosunkowo mało znane rzemiosło, bo to była taka technika rzeźbienia w drewnie kopalowym, które akurat tam rosło, ale wszystko było malowane takim pędzelkiem grubości włosa, więc to też wymagało precyzji. Więc oni w rodzinach byli w stanie się podzielić jakby tymi predyspozycjami. Ktoś po prostu super rzeźbił, ktoś super szlifował, ktoś super malował, zabezpieczał, a ktoś był świetnym sprzedawcą. Ja trafiłam do tego warsztatu, więc historia, która się wiązała z powstawaniem tych elementów, była dość taka fajna, bo ona po prostu była przesiąknięta przez tą rodzinę. Zostawiono mnie z tą kobietą. Pierwszy raz w ogóle mnie zostawiono w warsztacie z kobietą. Ja na początku byłam trochę pełna obaw, dlatego że no, ja miałam inne doświadczenia. Miałem facet, to po prostu tutaj masz to, tu masz to, to po prostu trzeba zrobić, albo dasz radę, albo nie. Natomiast ja nauczyłam się tam tej współpracy w taki bardzo miękki i ciepły sposób. I kobieta ma taką umiejętność sprawiania i jednania ze sobą ludzi, jakby człowiek się poczuł członkiem rodziny. I faktycznie było tak, że ci mężczyźni tam się pojawiali, no ale nagle się okazało, że to ona rządzi w tym warsztacie. Tak naprawdę ona jest tym koniem pociągowym całego biznesu rodzinnego. Nauczyła się rzeźbić, ponieważ kiedyś po prostu zniszczyła jakąś rzeźbę i musiała ją w noc wyrzeźbić po raz drugi, nie chcąc się do tego podobno przyznać przed tą swoją rodziną. I faktycznie ten czas z nią spędzony i z jej córeczką, bo my tak naprawdę spędzaliśmy go w takim bardzo kameralnym gronie. Ten warsztat był na podwórku. No to był dla mnie po prostu mistyczny czas. I drugi raz poczułam podobną chemię z kobietami w Peru. Pracowałam w trzech miejscach, czyli przemieszczałam się pomiędzy wioskami. I była taka wioska, w której... Nie wiem, jak to nazwać dokładnie. To był coś w rodzaju takiego klubu, czy takiej jakby społeczności wiejskiej, wspólnoty, w której kobiety się wspierały i tkały razem. Ja pamiętam, jak po takim dość długim czasie życia z nimi, one już wiedzieliśmy, że się żegnamy. I one stanęły i po prostu z taką radością wyśpiewały mi jakąś pieśń, kompletnie nie wiem jaką. Zatańczyły ze mną, więc po prostu mam takie właśnie przebłyski, że kobiety są, jak już naprawdę się je właśnie rozbierze z tych wszystkich rzeczy, które im ciążą w życiu, to moim zdaniem jest taka fajna szczerość i radość. Bo to było bardzo takie dziecięce dla mnie, po prostu takie szczere, dziecięce i autentyczne. I na pewno, no tam akurat przyjęła mnie też do, bo ja przeważnie w tych miejscach, w których jestem, ja po prostu nie mam gdzie spać. Tu nie ma, nie ma żadnych hosteli. No w ogóle nawet nie ma przestrzeni, w której można się gdzieś podpytać, więc to tylko potem serdeczność ludzi, która cię przygarnia. Akurat tam przygarnęła mnie do swojego domu kobieta, która też jak się potem zorientowała, bo to się wszystko odbywa tak trochę intuicyjnie, która miała strasznie ciężkie życie. Naprawdę, tak naprawdę dom postawiony na ziemi, łupałyśmy tą fasolę i przyszły dzieci. Myślałam, że to są jej dzieciaki, ale to się okazało, że to są dzieci, że to są wnuki, tak? Czyli dzieci pracują gdzieś w mieście i w ogóle absolutnie wyjechały, zostawiły wnuki babci. I ten moment, w którym siedzę z tą właścicielką tego mieszkania i z tą jej wnuczką i wymiana
słów polskich na kechua, to po prostu było coś takiego, czego się nie da opisać, bo to było... No, każdy z nas był zdziwiony i po prostu to też było takie radosne. I ta fasola w tym wszystkim, ja mi się wydawało, że tego się nie da obrać do tej czwartej nad ranem, a po prostu też trzeba było wypaść zwierzęta o czwartej, po prostu wyjść z tego domu. Więc ja czułam taką presję, jeszcze człowiek ma coś takiego u nas, myślę, że jak jest coś, jak jest zadanie do wykonania, to kurczę, trzeba je zrobić. Po prostu jest czas na to, więc je wykonajmy. Tak. A ten spokój, który bił z tego miejsca, że możemy tego po prostu nie zdążyć, bo ja sobie myślałam, ja nie wiem, czy my zdążymy to do tej czwartej, przecież faktycznie, jeśli oni idą pasać te zwierzęta, no to my mamy niewiele czasu. To w ogóle takie myślenie, że coś trzeba zrobić tak. i że jest czas i to trzeba wykonać i ten spokój i ta zgoda życia z naturą. Ja za każdym razem zresztą jak wyjeżdżam, bardzo szybko się dostosowuję do kultury, w której jestem i bardzo często to jest tak, to tylko u nas jest inaczej, myślę w Europie, że ludzie żyją zgodnie ze słońcem. Czyli wstają o wschodzie i kładą się o zachodzie. My o zachodzie zaczynamy swoje gromadne życia, natomiast oni kończą po prostu ten swój dzień, nie? Powiedz mi, jak tak sobie myślę, to tak, rodzina, pasja, praca. Jesteś również profesorką. Już nie jestem. Ale też ten rozwój. Powiedz mi, co straciłaś w tym wszystkim? Myślę, że za każdym razem człowiek coś traci. I jest coś takiego, że to są wybory, których dokonujemy, myślę, codziennie. Bo jeśli chodzi o właśnie nawet nauczanie, ja podjęłam... Ja w ogóle zacznę może od początku. Jak człowiek podejmuje decyzje o robieniu różnych rzeczy, to bardzo często te decyzje doprowadzają nas do celu, którego się nie spodziewał. I w moim wypadku akurat tak było. Ja w momencie, w którym urodziłam drugie dziecko, wymyśliłam sobie, że będę się teraz rozwijać. Zresztą uważam, że człowiek powinien chodzić na studia w dojrzałym wieku, a nie od razu po liceum. Więc jak wymyśliłam doktorat i tę habilitację, to sobie pomyślałam, że to jest dla mnie. I potem się okazało, że przychodzą różnego rodzaju propozycje i też się wywiązało. Też sobie wtedy zadawałam pytanie, czy na pewno chcę. Natomiast to był fantastyczny czas w moim życiu. Ja chyba 10 lat wykładałam design i to jest coś moim zdaniem rewelacyjnego i tak rozwijającego na takim poziomie też różnicy wieku, różnym sposobie myślenia. Jeśli się komuś wydaje, że wykładanie, myślę, czegokolwiek jest jednostronną rzeczą, to jest zawsze transakcja wiązana, która po prostu jest bardzo, myślę, korzystna dla obydwu stron. Podjęłam decyzję, że już nie prowadzę tego designu z uwagi na to, że skoncentrowałam się też na innych rzeczach. To było szaleństwo, co ja zresztą wtedy robiłam, prowadząc firmę, mając dzieci i jeszcze jeżdżąc na uczelnię. Ale no to było mi potrzebne. Dlaczego jest tak, że pasja albo powołanie, albo to, co mamy w sercu, że to tak woła? Bo to, co teraz w zeszłym roku, jak robiłam dla Witchena dokument, wiał wiatr, w ogóle to jest zabawne, bo wczoraj też wiało, to jest w ogóle doskonała klamra, kocham życie. Wiał wiatr, wyszłam z tych zdjęć i poczułam też zapach, który on wtedy przyniósł. To był taki wiosenny. I puściłam sobie utwór Natalii Przybysz, Ciepły wiatr. I tam jest taki tekst. Pytanie, czy możesz oddać wszystko to, co wiesz, za to, czego nie wiesz? I ja w tamtym momencie mojego życia czułam, że coś się kroi i zmiany idą duże. I z automatu odpowiedziałam całą sobą, że tak, jestem w stanie oddać wszystko to, co teraz mam i to, co wiem, za to, co być może za chwilę otrzymam w przyszłości. Na tym etapie teraz twojego życia miałabyś taką odwagę w sobie, albo jeżeli byś czuła bardzo, że ta pasja i to coś w środku tak woła, podjąć krok naprzód, żeby zobaczyć, co jest dalej? Zawsze. Ja myślę, że miejsce, w którym jestem, to wynika z tego, że się człowiek nie obawia ryzyka. Zresztą chyba jest tak, że te początki, jeśli się zaczyna człowiek realizować, one mogą budzić w nas lęk. Bo to jest podjęcie jakiejś decyzji, bardzo często innej niż pokazuje świat, rzeczywistość, niż ci podpowiada wszystko wkoło, poza tobą. Więc możesz podjąć tę decyzję, albo bo różne rzeczy są dla każdej istoty ważne. Tak. No, po prostu nie podejmować ryzykownych decyzji, bo jest ci dobrze po prostu w cieple, które masz. Ja mi się wydaje, że ja jestem takim ekstremalnym sportowcem. Ja lubię stać na bandzie i parę razy... Ja generalnie wolę się przewrócić.
i się pozbierać, niż tego nie zrobić. Nie mam w tej chwili po tylu latach pracy w sobie żadnego lęku, że mogę się po prostu wyłożyć na twarz i tylko rękę podnieść, bo wydaje mi się, że to jest coś, co nas buduje, po prostu. I ryzyko powinno być rzeczą wykładaną w szkole podstawowej, że warto je podejmować po prostu, nie? Żeby się nie bać. My żyjemy w pewnych konwenansach, które są jakimś blokerem, myślę, że dla wielu osób. Żyjemy też w świecie różnego rodzaju obaw, kiedy opinia może kogoś zniszczyć. No nie powinno to być żadnym dla nas wyznacznikiem. Myślę, że ciężko jest ludziom z jakąś wrażliwością pewne rzeczy sobie przełknąć, jakby przełknąć i zaakceptować, ale da się. Ja też nie jestem twardzielem z palcem nakazowo-rozdzielczym, ale no sobie nie wyobrażam, że po prostu nie ryzykuję i nie realizuję rzeczy. No po prostu najwyżej nie wyjdzie. A jeszcze jest coś takiego, że u nas... Uważam, że to słowo też jest fajne, że u nas bycie tak zwanym, w ogóle uwielbiamy, myślę, że to takie katastroficzne podejście istot ludzkich do pewnych rzeczy jest, myślę, że z zewnątrz dość zabawne. My bardzo uwielbiamy takie słowa typu bankrut na przykład. Oh, Jesus. No wiecie, że to jest coś takiego, okej, jak nie wyszło, no ja mam takich przyjaciół, którzy uważają, że byli dwa razy bankrutami. Ja sobie myślę, no co to jest za sformułowanie? Nie, i to dalej. Natomiast, no właśnie, no trochę się oderwać od tego, co jest, nie? I trochę iść za sobą, za tym, co nas woła i gdzieś mierzyć w kierunku, który jest dla nas dobry. To jest moim zdaniem najważniejsza rzecz, żeby w życiu nie żałować po prostu. A co jest ważne w życiu? Właśnie to jest było moje kolejne pytanie. I mi się wydaje, że spełnienie i miłość. No i jeszcze to jest coś takiego, że jak człowiek, no tak, najważniejszą rzeczą, to myślę, że to jest też trudne, to znaleźć taki rodzaj pracy, który po prostu daje nam to spełnienie. To jest trudne, można szukać. Uważam, że naprawdę szukać trzeba do ostatniego swojego momentu i się nie poddawać. Ja to szczęście, myślę, że pasja, czy jakby szczęście niesie człowieka tylko dlatego, że mu to daje po prostu taką radość. I ja sobie nigdy nie zdawałam sprawy z tego, że ja po prostu przez tyle lat będę się tak strasznie cieszyć z rzeczy, które robię. Pomimo tego, że ja potrafię zerknąć na nie obiektywne i powiedzieć, że można było to zrobić lepiej, ale to nie o to chodzi. To chodzi o to, że to mi daje po prostu ogromne poczucie tego, że właściwie można by zaczynać żyć od nowa w każdym miejscu na ziemi. Tak. I akurat podróże to pokazują, no bo ja podczas tych podróży zaczynam za każdym razem od zera. Jak pierwszy raz wyjechałam do Nepalu i wynajęłam warsztat, to wynajęłam ten warsztat pusty. Ten warsztat funkcjonuje do dzisiaj. Czyli udało się skrzesić miejsce, które po trzęsieniu ziemi zniknęło i ci ludzie pracują do dzisiejszego dnia. Więc to jest coś takiego, że nie ma chyba takiej możliwości, żeby sobie człowiek nie dał rady. Akurat jesteśmy takim gatunkiem, który jest moim zdaniem niestety albo niestety tak naprawdę niezniszczalny. Zawsze sobie poradzi, nie? Więc nie należy się bać. Czyli ja uważam, że niezależnie od tego, czy jesteśmy kobietą, czy mężczyzną, należy słuchać siebie. I się nie zastanawiać. Bo to, co nas blokuje, to są przede wszystkim rzeczy, które bardzo często są nam tak zewnętrznie dane. A każdy świat się zmienia, my się zmieniamy. Bardzo często ludzie, jak są ze sobą razem, na przestrzeni lat też się zmieniają. Więc bardzo ważnym jest, żeby po prostu się też... Nie bać, mi się wydaje, że w ogóle jest coś takiego. W kobietach jest chyba też coś takiego, że one mają bez wątpienia większą intuicję, są dużo bardziej wrażliwe, choć nie zawsze, ale są na pewno delikatniejsze i pełniejsze obaw w podejmowaniu różnych rzeczy. Ale moim zdaniem no właśnie trzeba to z siebie wywalić. No i tyle. No będą... Ja jak nawet podejmowałam decyzję już tam z 12 lat temu o tym, czy mam założyć swoją firmę, czy nie, to mi przyświecała tylko jedna myśl. I tylko ona, bo tu oczywiście otworzyłam ją w najgorszym wówczas biznesowo okresie w Polsce, no że ja po prostu nie chcę żałować.
Nie, naprawdę, ja zresztą jestem kobietą, która bardzo chciałaby długo żyć. Wszyscy moi przyjaciele wiedzą, że chcę żyć 102 lata, więc nawet jak się nad tym zastanawiam dzisiaj, to oczywiście muszę zacząć dbać o siebie, pewnie uprawiać sporty, a jestem bardzo leniwa. Myślę, że na razie trzyma mnie innego rodzaju energia, bo robię wszystko w chaosie, intuicyjnie, niczego nie robię systematycznie. Jestem takim po prostu pędziwiatrem, który w zależności od pogody robi dla siebie różne rzeczy. Ważne jest to, żeby słuchać siebie i na pewno nie mieć obaw, bo te obawy do nas wrócą. Dziękuję ci bardzo za tę rozmowę. Mnie się wydaje, że zawsze coś tracimy. Podejmując decyzję, zawsze możemy coś stracić. Mhm. I to jest tak, że... Dobrze, jest dobrze. Okej. Że to jest tak, że dokonując wyborów, a trzeba tych wyborów na co dzień dokonywać. Mhm. Ja się akurat mierzyłam z czymś takim, że z jednej strony jest praca, która mnie totalnie ciągnie, a z drugiej strony jest codzienne życie. Tak. Jest taka kultura też, że trzeba mieć balans, którego absolutnie nie mam. Tak. I nie będę go nigdy miała. I że trzeba złapać równowagę, której nigdy nie będę miała. Natomiast już teraz mogę śmiało powiedzieć, mam dorosłe dzieci, że chyba lepsze jest dawanie takiego przykładu samozadowolenia, nie wiem, zrealizowania siebie samego, tak. Żeby te dzieciaki wiedziały, że nie trzeba się w życiu poświęcać, tak. Po prostu. Tak, tak. Jak zostanę kiedyś mamą, to totalnie tak chciałabym robić. Żeby po prostu dzieci widziały szczęśliwą mamę, nie? Bo no. To ale też coś tracisz wtedy, nie? Tak, tak. Bo no ja jestem matką w biegu, nie? Mhm. No, jestem matką w biegu i coś ci umyka. Mm-hmm. Coś, co nie wróci akurat, mm-hmm. jeśli chodzi o dorastające dzieciaki. Umyka ci ta codzienność, bo ją musisz podzielić pomiędzy swoją pasję. Mm-hmm. Ale gdybym miała się cofnąć, pewnie kilka lat temu powiedziałabym, no oczywiście, że żałuję. Mm-hmm. Nie żałuję.